Idź za sercem. Siemandero, 3210, start. Tak, tylko za serduchem, nie? Rozum to w ogóle... Co tam rozum? Serducho ci podpowiada, no to idź za sercem. Słuchajcie, i w ogóle myślę sobie to, co kiedyś przy fundamencie rozkminiłem, że jadę na rekolekcję na to, na 5 dni po to, żeby się przyglądnąć swojemu życiu, z różnej perspektywy go obserwować, podjąć jakieś decyzje i później wytyczyć działanie. Po co? Po to, żeby sobie codziennie tych samych pytań nie zadawać. Czyli jest czas zadawania sobie pytań, poszukiwania odpowiedzi, a później życia, ale nie tylko z perspektywy takiej, co mi mówi serducho, co nagle mi emocje podpowiedzą, ja już dokonam jakiegoś wyboru, pozmieniam wszystko, bo jednak to wszystko później trzeba wykonać i to wszystko waży i trzeba, i święty Ignacy mówił, nie wtedy, kiedy masz po prostu taki hype, podejmujesz decyzję albo jesteś w takim zjeździe, ale kiedy masz pewien środek. I to można sobie zapewnić takim wyjazdem, żeby porozkminiać, odpowiedzieć sobie na pewne pytania i iść dalej. Dobra, generujemy... Mówi serce, yo, ej, skumaj, moja droga, siostro, synu, nie miej serca nigdy z aluminium, dokładnie tak, lecz nie chowaj się pod ziemię, kiedy masz w życiu jakieś zmartwienie, dokładnie tak, ty, to nie pieniążki, Adrian, znowu nie wiem, co to są cążki, dokładnie tak, nie miej mnie za idiotę, ale robię rap za motę, lecę sobie samolotem, wiesz, o co chodzi, płynę, a ty to sprawdź, żyję, rozkładam tutaj swój maszt, dokładnie tak, ty, daję taką drogę, idę z masztem, bo idę z Panem Bogiem i ty to skumaj, to są minuto myśli, myślą minuty, chociaż myślą wszyscy, co to on tak myli w tej chwili, ten freestyle, ej, dawaj subskrypcję, to jest sprawa oczywista. Słuchajcie, idziemy za serduchem, ale w większej perspektywie, jeżeli serducho ci wskazuje, że subskrybujesz, to subskrybujesz, jak nie, to nie subskrybujesz i tyle. Piona! Hehehehe